nazalne, samogłoski nosowe, en, czyli enosowe, i on, czyli o nosowe. Skomplikowane były ich bardzo ich dzieje. Na przykład z okresem XIV-XV-wiecznym, kiedy było tylko anosowe, an, na jakiś czas zniknęły en i on, było tylko an. I to dlatego dziś literą onosowego jest A z ogonkiem. To jest ślad po tych 150 lat. W każdym razie, linia rozwojowa tych dźwięków o charakterze enklawy w językowym świecie słowiańskim jest zdecydowanie recesywna. Pełną nazalność mają one tylko przed spirantami. Wąż, wąkus, wąski, wężizna, mąż, męski, sąsiad. I zachowuje ją onosowe w wygłosie. Idą z tą ładną dziewczyną. Enosowe ma w wygłosie słów nazalność znacznie osłabioną lub całkowicie nieobecną. Widzę tę dziewczynę. Zaproszono Polskę, Belgię, Francję, Holandię, Grecję, Szwecję. Tak jak nieobecna jest ona przed L i przed L. Wziął, wzięła, spiął, spięła, zaczął, zaczęła. Przed zwartymi zaś i zwartoszczelinowymi M i on rozkładają się na element wokaliczny, ustny i nazalny, konsonantyczny, upodobniony do tej następnej spółgłoski, a więc w piśmie P i S ogonkiem, ale oczywiście nikt nie powie pięć, bo to sztuczne, nienaturalne. To jest pięć, piąty, kąt, kąty, ząb, zęby, dąb, dęby i tak dalej, i tak dalej. Odchyleń od tych zachowań zgodnych z normą wzorcową jest co niemiara. A to beznosówkowa artykulacja typu idą z to ładno dziewczyno. A to zamiana on na on na końcu słów idą z tą ładną dziewczyną. I wreszcie najpowszechniejsza dzisiaj zamiana tego on na o idą z tą ładną dziewczyną.